przegraliśmy dzisiaj 3-1. Szkoda, że graliśmy tylko tak krótko, bo graliśmy 2 razy 25 minut, no ale nic. Tak naprawdę patrząc na ostatnie 2 tygodnie pracy, no to tak naprawdę na hali taktycznie jeszcze w ogóle nic nie zaczęliśmy robić, więc jest dużo nowych chłopaków, więc z grania to też wyglądało, jeśli chodzi o taktykę tutaj, wyglądało to bardzo słabo. Mamy jeszcze dużo elementów do poprawienia, ale tak mówię, no na hali jeszcze w ogóle taktycznie nie robiliśmy nic, żadnych stałych fragmentów, jest dużo nowych chłopaków, więc to też mogło tak wyglądać i się tego spodziewaliśmy. Znów jakiś kroczek do przodu zrobiliśmy. Przede wszystkim dziś przesunęliśmy troszeczkę naszą obronę na połowę przeciwnika i to było główne zadanie i myślę, że wypełniliśmy je bardzo dobrze, aczkolwiek no, były pewne elementy, które nie powinny się przydarzyć. No, przede wszystkim utracona bramka niepotrzebna, wcześniej była podobna sytuacja, nie straciliśmy, to powinno nas nauczyć, że w takich sytuacjach stykowych no, trzeba tej piłki się pozbywać gdzieś nawet na lidze kosztem autu i ustawić obronę. Jesteśmy też teraz tak na takim etapie, że chłopcy są mocno zmęczeni, ciężko trenujemy praktycznie ostatnimi czasy codziennie, także dobra jednostka treningowa, no i teraz weekend wolny i zaczynamy znowu.